połączmy się z dziennikarzem Onetu, który jest w Kijowie, Marcinem Wyrwałem. Dzień dobry, Marcinie, powiedz, jak ta noc minęła na Ukrainie? Dzień dobry, Beato, witam Państwa. No cóż, tutaj sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Każdy dosłownie dzień, albo nawet czasem część dnia przynosi zupełnie nowe informacje i zupełnie nowe reakcje. Jeszcze wczoraj wszyscy rozmawialiśmy, absolutnie głównym tematem była oczywiście ta decyzja Putina o uznaniu niepodległości tych dziwnych tworów oderwanych od Ukrainy. Nie wiadomo jak to zwać, one same nazywają się Doniecką i Ługańską Republiką Ludową. No i teraz Rosja uznała tę niepodległość, ale już dzisiaj oczywiście wszyscy rozmawiają o sankcjach. No to najważniejsze wystąpienie to oczywiście wczorajsze Joe Bidena. Ja przypomnę, postanowił nałożyć sankcje na rosyjskie banki, na rosyjski dług państwowy, na rosyjskich oligarchów oraz ich rodziny. No i oczywiście wspomniał chyba o tym, co być może najbardziej boli Rosję, czyli powiedział, że no cóż, ten wart 11 miliardów dolarów projekt, czyli Gazprom, gazociąg Nord Stream 2, no cóż, pójdzie na marne. Czy on pójdzie na marne? Ja wolałbym z tym jeszcze zaczekać i sprawdzić, czy ten wyrok, jak tutaj się mówi na Ukrainie o Nord Stream 2, faktycznie odwołano, czy jedynie go odroczono. No i teraz tak, reakcje. Widzę na Zachodzie takie reakcje, nawet w Polsce się pisze, że o, Zachód zdał test. Czy Zachód zdał test? Tutaj w Ukrainie patrzy się na to zupełnie inaczej. Oczywiście wszyscy doceniają te sankcje, ale nie wiedzą jeszcze tak naprawdę, jak mocno one uderzą w Ukrainę. I też Ukraińcy widzą, że od wielu tygodni, a w zasadzie miesięcy, używając takiego żargonu szachowego, Zachód pozostaje o jedno tempo z tyłu, o jedno tempo za Rosją. To oznacza, że nie Zachód inicjuje tutaj grę, a jedynie odpowiada na ruchy przeciwników. No i cóż, no też przewidywalnym bardzo ruchem były oczywiście te sankcje. No inna rzecz, że jest też inny rodzaj reakcji Zachodu, to znaczy sekretarz stanu USA Antony Blinken odwołał, przewidywano na 24 lutego, odwołał to spotkanie z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergiejem Ławrowem. Jednocześnie Joe Biden powiedział, że nie przewiduje na razie spotkania z Putinem. Także o tym wszyscy teraz mówią i o tym, czy jak silne będą te sankcje, jak mocno one uderzą w Rosję. Wczoraj mówiłem już, że Rosjanie przygotowali się do tych sankcji. Oni przecież wiedzieli, że to nastąpi. Rezerwy, tak zwane złotowo-walutowe rosyjskie, wynoszą 640 miliardów dolarów. To ja przypomnę tylko, że w porównaniu z całym PKB Ukrainy to jest ponad 3 razy więcej. To PKB Ukrainy wynosi jedynie 195 miliardów, a więc oni mają pewnego rodzaju poduszkę finansową, można powiedzieć.